Mordęga, cały czas kurwa Ogóle coś. znam ten ból. W ogóle chciałem ci powiedzieć, Widać naszą pozycję na mapie. że trochę zabawne było to, No. Jak oglądałem twój film z misji ostatniej, jak stawiałeś Zeusa ludzi. Bardzo się z tego śmiałem. Ja też się z tego śmieję dalej, jak to pan na to patrzę, kurwa, jakie jaja były. I bawi mnie moja kłótnia z Grochem. Trochu? Nie, mnie to kurwa najbardziej... Mnie to najbardziej bawi, jak ja to kurwa oglądam, to mnie to najbardziej bawi kurwa ten Zeus, nie? Te kurwa... W ustawieniach? Grocha chyba nie ma, proszę na chwilę. I te kurwa jeszcze informowanie kurwa tego. I z jego kurwa Intel w cudzysłowie. Po prostu no mania. Dobrze, mów tak, no i dobrze. Znaczy nie, ja wiem o co chodzi, no inaczej się nie dało, tak, ale mnie to śmieszy, kurwa. Ej kurde, to my daleko mamy do przejścia. A najlepsze było ta jedna akcja, kurwa, w fabryce, jak postawiłem te gazy, kurwa, nie? To było najlepsze, że chwilę później został wystrzelony, kurwa, Hunter. Stary, ja nie wiem, czy ten Hunter przypadkiem nie leciał już w momencie, jak ty je stawiałeś. Nawet nie wiem właśnie, czy on nie leciał, jak ja je stawiałem, kurwa. Ja nie zwróciłem uwagi, czy one tam stały od początku. Jeszcze te jaja, kurwa, jak mi ten jeden gaz odleciał, kurwa, w pizdu. Myślę, że jebne, jaką mi odleci, kurwa, jeszcze jak ktoś to, tak sobie myślę, kurwa, stawiam, patrzę, gaz mi, kurwa, odleciał, jak ktoś to zobaczy. No jeden wyfrunął, kurwa, z tej fabryki. Tam w tym mieście wyfrunęły. Nie. Jeden się po prostu na budynku zrespił dupą i go wystrzeliło. Już. Wszystko jest ładnie na filmie, kurwa. Ale misję na sobotę, którą miałem zrobić, też już zrobiłem, tylko jest jeszcze do testowania, bo tam kurwa ZB nie działało. Znaczy działało, tylko kurwa nie odkrzywowało jednostek. I poza tym to wszystko działało. No i te profile Blazy to już ten. Skminiłem, o co chodzi. Tam przy kopiowaniu im się nazwy pozmieniały tym skrzynkom. Dobra, wszyscy mapę widzą? Tak. Przynajmniej okay. Ja widzę. Pierwsze co, to chciałbym, żeby w czasie misji, żebyśmy skupili się tylko na misji, a nie na innych rzeczach poza armą. Jasne. Żeby dochować tego klimatu. Czyli roleplay. Dokładnie. Teraz tak. Hasło. Dowodzi Streeter, standardowe. Tak? Tak. Hasło standardowe. Widzisz pozycję Camp Spencer? Tak, widziałem mapę taktyczną i tam na forum mniej więcej tam czytałem. I teraz tak, mamy dotrzeć do szpitala w mieście Seker. Tam Amerykanie coś próbowali, ale coś im nie wyszło i zostały tam dwa pojazdy do zabrania. Poproszono nas o pomoc. Mamy tam do zabrania tajne dokumenty, które są gdzieś na terenie szpitala. Teczka z dokumentami i dwa pojazdy medyczne i cysterna. Z tego co wiemy. Te pojazdy gdzieś tam stoją, trzeba będzie je przetransportować z miejsca szpital do Camp Hell. Droga do łatwych nie będzie należała, bo trzeba jechać prawdopodobnie z tego, co tutaj widzicie naokoło, od lewej strony. Ale to już sobie ty zdecydujesz jak i kiedy i po co. Jest godzina 3:40 nad ranem, to jest chyba zdaje się styczeń, więc no, szybko się dzień nie zrobi. Ale kiedyś się zrobi, bo to jest już tak połowa nocy, więc tak to wygląda. Warunki pogodowe, tak jak było w opisie, miejscami może występować gęsta mgła. Nie ma żadnych arsenałów ani nic innego. Wyposażenie już jest przypisane z góry. Czyli oszczędność amunicji. Mhm. I czasu. I czasu. Dokładnie. Trochę jest to misja testowa, ale myślę, że już nie będzie takich problemów, jak były kiedyś. Gdyby jednak nam zatkało serwer i w pewnym momencie spadły FPS-y do 5, no to sobie po prostu damy spokój, nie? Kiedyś taki problem był na tej samej misji, ale w innej grupie i na innym serwerze. Być może zostało to naprawione. Tu jest inny serwer, tutaj są inne mody, więc myślę, że znaczy, może tam był jakiś konflikt, nie wiem. Zobaczymy, czy te zombiaki potrafią przylagować strasznie. Potrafią, ale testowałem je teraz w edytorze i już problemów takich nie było. Pamiętam, jak testowałem je kiedyś. Miałem to samo, co później na misji. No, spadało do 10 i... Jak się zaczęły te zedy spawnować, to było tragicznie. Tak, w spawner ma jeden, on ma jedno ustawienie. Jak tego nie zmienisz, to co
co minutę będą się spawnowały kolejne. Czyli jak ustawisz sobie, że tam by się spawnowało 30, to po minucie wyspawni się kolejnych 30. I jak cały czas będziesz w obszarze, to kolejnych 30 minut. Chociaż on ma tam ograniczenie do iluś tam, nie? Można mu ustawić. No ale nieważne, dobra, no, to nie, nie to jest celem. Tak. Dodatkowym modułem trzeba by to było robić. W każdym razie ja zablokowałem to tak, żeby nam to nie posadziło serwera i żeby FPS-y nie spadły do 5. Testując w edytorze było ok. Jakieś pytania? Chyba nie. Jakiś środek transportu w ogóle do szpitala, czy tak po prostu idziemy z buta? Do szpitala z buta. Dlatego, że jesteśmy oddziałem paramilitarnym. Czyli mamy 10 km dreptu. Dobra. Malowniczym krajobrazem, prawda, tej pięknej mapy. O kurwa, to ale ja mam super. Tylko sugestię jedną, nie spalcie mi komputera. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ustawcie sobie po starcie zasięg widzenia na 2 km. Jest zablokowany. Na serwerze jest? Tak. Dobra, to dobrze, bo... Jeszcze jak mógł, to zawsze ten w misji może dawać blokowanie też. Mhm. Jak testowałem, to po prostu... przy tam 5 km czy więcej, to jednak te FPS-y spadały, a jak dałem na 2, czy tam na 1,5 do 2, to było elegancko. Ja i tak na innych ustawieniach nie gram, także. Rozumiem. Mhm. No i dobra. Chyba nikt już do nas nie dołączy, a nawet jak Blazis, to możemy w sumie na ciebie chwilę zaczekać. Jesteś. Dobra, to wszyscy, nie? Tak. Dajcie mi chwilę. Greenować się. Śmiało można powiedzieć, że teraz się wszędzie o, ej, greenować. Na serio można się zielenić, kurde. Miałem czekać, że nie bieszczyć. Nie ma, Blazis, patrzyłem. Jest nas 2, 4, 6, 7 osób. No spoko akurat, myślę, że będzie biegania tak. Więcej niż na tych misjach na normalce. Chciałem wam ogólnie powiedzieć, że zawsze jak słyszę w armii, że mamy tu do pokonania pieszo 10, 15 km, to mi się nagle takie, o Boże. Nie, to ja w Dejzie przebiegłem przez 1000 godzin w Dejza, przebiegłem w o wiele więcej, więc... Znaczy wiesz, się też jest się szybciej pokonuje. Dobra, startujmy. Dobra, kończymy, zaczynamy dobra. Ten... Let's do this. Kurwa. Jest desing, więc spokojnie. Tak, czekamy. Wiadomo. Kwadratowy ten kałach. Nie jest tak źle. God damn it. Będzie ciekawe. O kurwa, co to za radio? Co to za radio jakieś prehistoryczne? Clear, damy sobie 110. No jest radio obforu. Ciekawe. Mhm. Nie. Turecki wymysł. Nie wiem, czy ono istnieje jednokanałowe. Jeszcze nie. Który macie kanał? Pierwszy. 126,7, tak? To sobie ustawimy na 110. Dobra, okej. Okay. Nie macie żadnej noktowizji, nic, tylko latarka na kałasznikowie. Wszyscy mają identyczne wyposażenie plus osoby tamte, medycy i ten. Dobra, dowódca. Reszta jestem należy do ciebie. Nie ruszaj się. Spoko. Niech tam sobie dowódca planuje. Desync jeszcze, czy nie? Jest minimalny. Nie w porządku. Nie moja. Ale nie wiem, czy to już nie jest po prostu ze strony serwera, ten desync. Nie wiem, czy jest sens tutaj układać jakikolwiek plan taktyczny, no. Trzeba dostać się do szpitala. To jakoś się musimy, to dawaj. To całą drogę skokami, dwójkami. Latarki tam działają? Nie no. Tak. Jako, że nic nie będzie do nas strzelać, to chociaż tyle dobrze. No chyba ten desing będzie taki już. Niestety. O. No.
A skąd ja mogę wiedzieć? Bo ja masz, mam ty. Masz wyposażenie, ci się coś tutaj zjebało. Latarki w ogóle nie widzę. Generalnie ja mam minę. Co masz? Minę mam. Dwa ID-ki i TM62M. Kurwa, nie masz latarki. My się rozpoznałem, że strzelamy identycznie. Weź na inny slot i weźmiesz po prostu te narzędzia. Jak? Albo weź... Kurwa. Wyłączcie te latarki, kurde, po prostu odejdź. Dobra, ja zmienię slot sobie. No. Medyk, masz wszystko? Częstotliwość? 110. O, pysznie. Gdzie to się... Zazo test. 5-5. Rok test. 5-5. Cheek test. 5-5. Rozi test. 5-5. Rozi test. 5-5. 110. Ja się w jakiś sposób wyróżniam? Nie. Nie. Po prostu ja się tutaj pomyliłem z tym slotem od tego. Wolny wejeczek? Nie stwierdziłem, jak się wygląda. Mój po prostu. Dobra, no generalnie... Tak, nic skomplikowanego, lećmy po punktach jak najszybciej, znaczy w miarę jak najkrótszą drogą oporu do miasta. No, mamy sporo do przebiegnięcia, więc trzeba się sprężać, żeby to nie trwało wieczność. W punkcie A7 się zatrzymamy i znajdziemy sobie jakąś fajną pozycję, żeby się rozejrzeć w ogóle na ten szpital, zobaczyć, gdzie znajdują się pojazdy i mniej więcej jak wygląda sytuacja w mieście Ezeker. No. Będzie nas chciało, to będzie nas chciało zeżreć. Tak, ale też warto... Strzelają. Warto unikać dróg z tego względu, że no... W lasach tego czegoś powinno być mniej. Niestety GPS-a nie mam, więc nie wiem jak prowadzi do tych punktów. Też nie wiem, będzie na południowy wschód. Cóż, pierwszy... Kurwa. Dobra. Kompas mapa. No właśnie. No super, no ekstra. To się tak zaznaczyło, no jest super. Południowy wschód i do pierwszej głównej i tyle. Dobra, to generalnie musimy na pewno trzymać się w kupie, tak? Żeby nie doszło do tego, że się oddzielamy od siebie. Co? Tak, staramy się trzymać w kupie, w niedużych odstępach, tak żebyśmy siebie wszyscy widzieli, żebyśmy się nie pogubili. No i to wstępnie tyle, no. Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Przejdźmy do rzeczy. Dajcie się zażreć. Właśnie. Let's go. Dobra, lecimy... Nie wiem nawet, czy jest sens jakąkolwiek formacją lecieć. No polecimy sobie na razie kolumną, zobaczymy jak to będzie. Groch, prowadzisz. Co? No, nie wiem, no chyba, że ktokolwiek inny chce, no to ja jestem otwarty Uli. Na propozycję. Uli chce? Uli, proszę Uli. Bardzo. Mięso, kurwa. Dobra, lecisz. Kolejność jest... kolejność po prostu według siebie. Ułóżcie, tak, żeby była to ładna kolumna. Ja polecę ostatni. Okej. I wraj, trzeba włączyć latarki. A chwilę stop, proszę, Blen. Okej. Także stop. Uli, stop. Coś tu było. Posunięcie mi na razie, nie wiem. Ale muszę... Okrężna. Patrzę stop. Kto się pochorował? Widzicie to? Tak. Ruszam. Dobra, prowadź. Ruszamy. Dawaj, chłopaki. Ruszamy. Stop. Nadgoń się. Oczy dookoła dupy, panowie. A i coś za nami jest. Plecy. Ruszam.
Widzę. Tak, kontakt za nami. Ignorujemy. Na razie nie stwarza zagrożenia. Tym razem trzeba bym się jak ciałko przy ciałku, tak jak pingwinki. Tak, tak, tak. Może ty... Jak najbliżej siebie jest to możliwe. Przecież. No. Idź może przed ostatnim. Spoko. Się nie śmiejcie, tylko się oglądajcie, żeby nas nie zżarło. Ta, jest strasznie ciemno, więc trzeba uważać. Jak mnie coś w dupę ugryzie, to nie problem. Odpalamy latary w lesie? Już możecie nawet odpalić, a nawet musicie, bo nic nie widać. Nadgoń trochę. Masz Fenexa, wiem. Ale spokój. Źle to wygląda. Cisza przed burzą. Nadgoń Czygi. Blazy, dawaj. Tak. Zbyt klimat, ja pierdolę. Tylko Stricz, aż ty jesteś za mną? Tak. I Blazis. Blazis jest ostatni. Wyznacz sobie kogoś, jakbyś zginął na dowodzenie. Spoko, pomyślę nad tym. Słyszałem coś? Z prawej strony coś słyszałem. Kurwa, zaraz tu uteknę. Uli, jakby coś mi się stało, przejmiesz dowodzenie, dobra? Potwierdzam. Podobno w szpitalu działają jeszcze generatory awaryjne. Przydatna informacja. Dlatego chyba właśnie paliwo Amerykanie dowozili do szpitala, do agregatu. Ale coś im tam nie poszło. Tydzień temu szpital był jeszcze pod kontrolą. To szybko go stracili. Zróbmy gdzieś przerwę, jak będzie możliwość. Wszędzie jest dobrze, bo ciemno. Cały stop. Okrężna, panowie. Patrzę południe. Biorę południowy. Southwest. Southeast. Za nami coś. To dawaj tam szybko łapnie oddech. User joined your channel. Można dołączyć, czy już zaczęliście? Kto hostuje? Chyba coś zostało. Zobacz, czy ten. Wejdź na serwer. Wszyscy gotowi? No to jazda. Dobra, ruszam.
Wiatr zaczął, wiatr. A to już zaczyna źle wróżyć. Takie jest. A przed chwilą było tak spokojnie. Raz, dwa, trzy. Kurwa, mam nadzieję, że wiewiórki nie są tym wirusem zakażone. Kurwa, borsuków bym się bardziej obawiał. Wiewiórka to jeszcze tam chuj. Ja już wspomniałem kurwa wszystkiego. Stary, wiesz, że ja kupił borsuka nigdzie? No się wiesz, takiego dzikiego. A są oswojone? Nie, ale są dwie. Wiesz, u mnie w rodzinnym mieście, kurwa, to nawet pierdolone te, kurwa, bobry mieszkają. To jest dopiero zajebiste, kurwa. Co bobry robią, kurwa, w mieście? Wyjechał za pracą. Kurwa, szczere pole. Co powiedziało ci, że jesteś gruby? Nie, jeszcze nie. Bo mi zaczyna mówić. Nigdy więcej nie biorę... Nadgończyki? ...innej warty. Dobra, mamy drogę chyba, na prawo. Wolałbym się trzymać za lot dróg. Łatwiej będzie nawigować po drogach. Niby tak. Daj 30 sekund, tylko zerkę w mapę. Zatrzymuję. Okrężna. Patrzę lewo. Tam ktoś dołączał, jesteś już? Z nami? Jeszcze nie. Dobra. Będziesz musiał nas dogonić. Spoko. Musimy poczekać na ciebie, to mam dowódca. O kurwa, nie ma znaczników. Petrol. Wiesz, gdzie jesteśmy? Jakiś kilometr mamy do tego. Po drodze czy... Nie, na wschód trzeba przez las i dojdziemy tam do głównej, lekko w dół trzeba będzie. Dobra, ruszamy. Mogę oznaczyć na wschód do A1. Uli, jak chcesz, to prowadź do tego petrol i najwyżej stamtąd pobiegniemy drogą. To będzie główna droga, więc też dobry punkt orientacyjny. No i faktycznie macie rację, że w tym lesie to się pogubimy. Zakaszonych dzików. Może w tym petrol poczekamy na tego zagubionego. Tak, tak, dobry pomysł. Chyba, że będzie towarzystwo. To będzie zabawa. No to szybciej czas nam wleci. Albo i życie. Jedno z dwóch. Kogo masz na myśli przez towarzystwo? Bo żywej duszy poza wami to od tygodnia nigdzie. Ale wy jesteście bezduszni. Przecież to byli ludzie kiedyś. Kiedyś. No a teraz chcą nas zjeść i co? Ale to już nie są żywe dusze. A jaka dusza jest żywa? Nie martwa. No, no. Jakieś światło, ale no, czy to polana jakaś? No właśnie nie wiem. Chyba polana, wiesz? Polana. Tak, bo widzę po lewej jest to samo. Ja. Yeah. Nie no, faktycznie kurwa, bieganie po tych lasach to jest tragedia. Nie mam żadnego sprzętu, który by nam pomógł się tutaj jako taką nawigować w tym lesie. Poza kompasem i mapą, więc lepiej trzymać się charakterystycznych punktów. Nie, tylko że wiesz, ja tam nie mam nic przeciwko korzystania z mapy i kompasu standardowego, kurwa. Zestawu do nawigowania, ale w środku lasu, gdzie nic nie jest charakterystyczne, no... Odnalezienie się w pewnym momencie może być problemem. Więc już lepiej faktycznie biegać po tych drogach, skoro i tak nas nic nie odstrzeli.
To nie jest kurwa druga wojna światowa. Tu mamy tylko jakieś pierdolone umarlaki do zabicia. Czyli, bo ty się bardziej orientowałeś. Się tam zdecydowałeś mniej gości, one reagują na światło? Widzę jakie krzaki. No. Zaraz z nich wyleci i będzie. Dużo tu lasu. No, masakra. Rozmachałem się trochę. Zrobimy jakiś odpoczynek? Dobra, okręża tu. Uli, jak daleko mamy do tego petrola całego? Nie wiem, widzę światło na 180. Na 160. Ja nie widzę. A nie widzę? Jest, tak. To może to? Nie, powinno być trochę bardziej na lewo miasto. Widzę. Na środku polany Uli? A co? To są zombie. Zmacuj wszystkiego. Dobrze się będziemy tutaj bronić przynajmniej. Z lornetki patrzę i nic nie widzę. Czeka. To jest na lewo? To ty? Co? Nie. To ciki, dobra. Kłaki, czeka. Ja pierdziel. Przecież nie? Co? No może. A, dobra. Kurde, z tej bandany to cię nie rozpoznaje. Ale masz topeczkę, więc może się rozumieć. Nie w końcu odpowiedziałeś, czy nie? Co jest? Ty się tam dowiadywałeś, te gówna reagują na światło. Reagują na wszystko. Na bodźce. Dźwięk. Dobra, wszyscy gotowi? Tak. Ja dobrze, to myślę. To ruszamy. Dawaj, czyli. Ja żadnego światła nie widzę, nie wiem co widzieliście. Właśnie ja też nie widzę żadnego światła. No chodziło im chyba o tą plamę białą na prawo. Dziwna ta radioaktywna trawa. Kurwa, odczułam wrażenie, że się kurwa zgubiliśmy. Nie, biegniemy cały czas na wschód. Nie, petrol będzie bardziej na północny wschód już chyba teraz. Grunt to dobiec do tej głównej drogi. Gdzieś już będzie łatwo. W końcu ją przetniemy, no nie ma opcji. Zgasiłem latarkę, fajnie to wygląda, jak biegniecie. O, miodzio. Co prawda gówno przez to widzę, ale... O, pierdolony las. Dopóki czy ginie słychać szczekania, czy karczenia. To jest dobrze. Las jest dobry. Oby to kurwa wilków nie było. Albo agresywnych dzików. Kurwa. Nie wydaje mi się, że biegniemy dobrze. Tu gdzieś, no tak, tu byliśmy. A, dobra. W sumie okej, okay, jesteśmy... Czyli podnieś lekko broń. Proszę bardzo. O, zajebiście. Dobra, zatrzymajmy się przy tej drodze. Ktoś mi kurwa kamieni do płyca tam. O, to na się prawie zdrowe. No jest. Tak, budynki z prawej, albo miasteczko jakieś. Dobra, zróbcie okrężną. Azymut 120. Widzę. Southwest. Proponuję ulicami dwoma kolumnami się poruszać, jedna po prawej drodze.
po prostu. Wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy w punkcie X1, ale nie jestem pewien. Tak, jesteśmy gdzieś tutaj, no. Także kierujmy się do tego miasta i tam poczekajmy na tego dodatkowego człowieka. Dobra panowie, na razie polecimy do tego miasteczka, które widać na 120 i poczekam na tego dodatkowego człowieka, a później się pomyśli jak pobiegniemy. Gotowie wszyscy? Dobra. Uno momento. No jakiś skok ciśnienia jest. Coś chłop mnie zaczął napieprzyć. Okej, gotów. Uli, prowadź. Proszę. Noszek, dawaj, dawaj. To co, dwie kolumny? Ja na razie polecimy jedną, później. Przydałoby się znaleźć znak. Tylko niebezpiecznie byłoby drogą. Nie no, właściwie widzimy to miasto, także na razie mus to dobiec do tego miasta, później główną drogą polecimy już do samego Ezekera. Na tej stacji w ogóle jakieś siatki wojskowe były. Czy wojsko pewnie tam było? Może. Także jeszcze się tylko dowiedzieć tego. Może jakieś pozostałości po sprzęcie będą, które by nam się przydały. Oby. Po roku czasu? No może. Nie wiem, czy Amerykanie się czymś podzielą. Mi się wydaje, słuchaj, no jako, że tutaj jeszcze całkiem niedawno stacjonowały wojska, to może i zajęli ten punkt. Podobno bardzo nerwowi się zrobili. Jak każdy. Może się rozejrzymy, zanim tam wyjdziemy. Budynki przed nami. Czy widziałem, kiedykolwiek byli nienerwowi? Przy tych budynkach ostrożnie. Cała seria pójdzie, jest to. Valpuerty. Szygi, ty pewny jesteś, że oni to rok temu opuścili? Wygląda na 10 lat starszy. Dobra, broń przy oku i się lekko rozproszyć i sprawdzamy te zabudowania. Kurde, to w ogóle wygląda jakby to... Taki pierdolony fort. Z 10 lat jakby tu stało. No, widać zarzewiałeś. Po prawej chyba jest wejście koło tego busa. Na prawo chyba wejście. To jest ten petrol? Tak. Miał jakąś jebaną twierdzę, ale chyba już ich tu nie ma. Oby. Uważajcie może na pułapki, nie wiem, bo ja bym zrobił pułapki w fortecie, nie? Kurwa. Idę w przód. Idę w przód. Też. Cześć. To jakaś siatka maskująca. Wejdę do garażu, jakbym mechanicznego. Sprawdzajcie wszystko. Jak już sprawdzicie ten cały kompleks, to spotkałem się gdzieś w okolicach stacji. Okay. Idę do budynku obok. Wygląda mi to na jakiś punkt, z którego coś można zobaczyć. Domek czysty. Przy silosa też czysto. Do tego rozwalonego dwupiętrowego domku. Southeast kompleksu też czysto. O w pizdu. Co jest? Kurwa, ale burdel. Tam widać. Ty, łóżko tutaj mamy. To nie pora, żeby spać. A masz wazelinę? Góra czysta. Co dobra, dawajcie. Dawajcie panowie pod dyspozytory i pomyślimy co dalej. Znaczy na początek poczekam na tego nowego. Zaginionemu trochę zejdzie, więc możecie iść dalej. Okej. Okay. Spoko. No to hot doga patrzę nie będzie. Od tej nie masz nic przypadkiem w tej siatce? Czekaj, w tym koszu? Nie, pusto.
Sprawdź, czy paliwo działa. Dobra. Czekaj, patrzę. To jest nasza strzelnica. Kiedyś też tu prowadziłem szkolenia. Następna. Mam tu Zeusa, mam tu wszystko, co mi jest potrzebne. Kurwa. Jazu. Więc będziemy mogli dokończyć. Skrzyneczki są już tutaj niepodpisane, niestety. Jazu. No to było dosyć dawno robione. Więc wybierzcie sobie jakikolwiek profil. Najlepiej wybierzcie sobie... Czy to był kurwa jakiś jebany troll? Pierdolę. On to teraz na złość akurat robi, więc... Też mi się tak wydaje. Siema, siema. Dobra, panowie, ja nie wiem, rozgoście się. Ja tutaj ogarnę jakiś w miarę sensowny plan. W sumie tutaj żadnego planu nie będzie, ale... Z tego co zauważyłem, wejście jest tylko jedno, ale w niektórych miejscach płot jest dość słaby i można... Dobra, nie mamy zamiaru tutaj długo siedzieć. Zobaczę jak wygląda mapa i polecimy dalej. Sugestia, Stitchers. Wydaje mi się, że chyba teraz najbardziej sensowną drogą byłaby sama droga. No pójdziemy tą główną drogą prawdopodobnie. Nie ma co się pieprzyć w omijanie tego. Tak. Droga będzie najlepszym jakby... Tak samo, spokojnie, tak samo myślałem, bo ta droga prowadzi... Tylko byłem pusta. Na przykład, żebyśmy ominęli... Po tej drogi nie wchodziłeś, tak? Z góry też. Co, powtórz? Żebyśmy ominęli tą drogą właśnie, żebyśmy nie wchodzili do drogi. Nie no, jasne. Generalnie jak już zauważyłem, że ta droga prowadzi do samego miasta, to myślę, że z niej skorzystamy. Okej, dobra. No to lecimy chyba, nie? Nie ma co długo siedzieć. Dobra. Panowie z biurka przy wejściu, tym głównym. Jedynym. Dwa, zobacz. Ten ziomek nawet sobie tam położył krzesło na górze. Strzał ze swoich biurków, nie? Dobrze się bawił. No. Nie dziwię się, jesteśmy 24 godziny na nogach. Co nas zaknął? Wszyscy są przy wejściu. Jeszcze nie. Wszyscy? No, nie. Właśnie tak mówię, że coś nas mało. Jest. Dobra. To nie wiem. Polecimy sobie. No to polecimy marszem ubezpieczonym. I... Tak, chyba tak. Główną drogą sobie polecimy w stronę miasta Ezeker. Zaraz zaznaczę na mapie mniej więcej punkt, w którym się zatrzymamy. Znaczy, w którym w sumie po prostu skręcimy. O, może tak. Na skrzyżowaniu w prawo, tak? Tak jest. Jak będzie tam jakaś główna droga szła dalej. Mhm. Dobra, to ruszamy. Po to życie w tym. No nie czekamy na niego tutaj? No właśnie nie, czy mamy czekać, bo czy możemy, bo to blisko jeszcze. No. To trochę potrwa, zanim nam przyjdzie. No, też racja. No jak się spręży, to 10 minut jest. Do następnej miejscowości niech idzie. No. Ewentualnie. Na skróty niech leci na od razu przez te lasy. A może pojazdami go podejmiemy później, jak już ten weźmiemy? No po prostu gdzieś złapiemy go po drodze. No tak, czy jest sens go zostawiać samego? Myślę, że jak wziął dwa pampersy na zmianę, to może. No w sumie. Dobra, lecimy. Jeżeli nie ma na co czekać. Dobra, pan Marcin. Widzisz ulicę świecącą gówno na naszej drodze? Stawaj? No. Stawaj, tam daleko? Tak. Uli, trzymaj się lewej, jestem drogi. Nikogo głowa nie boli? Nie, jest okej. Okay. Jest zajebiście. Przed misją wziąłem i buprom, także jest okej. Okay. W końcu długa droga przed nami. Ja tabletkę z krzyżykiem, babcia mówiła, że są najlepsze. Babcia zawsze dobrze radzi. Tak, to jako środek antykoncepcyjny, tabletka z krzyżykiem. Co? Co? To jest świecące gówno po prawej, widzisz? To jest wydma jaka. To jest światełko, na tym gdzie tunel nie idź tam. Nie patrz w to, bo umrzesz. To jak bazyliszek. Może takie się radioaktywne coś? Cholera to wie. Nie chcę tego sprawdzać.
Brady, za mną jesteś? Powtórz, Uli. Przed nami podobne jakieś efekty świetlne. A. Ziemia radioaktywna po prostu. Poczekajcie. Trzymaj, Uli. Cały snop. Dobra, już okej. Ruszam. Czaj, Uli, czekaj, czekaj. Można ruszać. Uli, ruszam. No, lećcie. Uli, wstrzymaj jeszcze na sekundę. Teraz będzie. Kurde. Dobra, ruszaj. Uli, ruszam. Jakieś miasto zaraz będzie, nie? Tak, powinna być jakaś wioska. Kurwa, radioaktywny zając. Ale zszedł nam z drogi. Kulturalny chociaż. Może zakażony, jeszcze cię po kostkach pogryzie. No, ale to wiesz, dlatego lepiej się nie zatrzymywać. Tak to go chociaż może cudem nadepniesz, kurwa. O, właśnie widzę. Te krzaki nie wyglądają zbyt obiecująco po prawej. Zyrę trochę od tych krzaków może, co? O. Z których krzaków? Od tych po prawej. A, okej. Okay. Na lewą stronę. Uważasz na te krzaki. Jak teraz coś wyskoczy? Zaraz. Za krzakami do formacji wrócić, proszę. Okej. Co? Coś mi pieprzu chyba do łba, bo ja tych krzaków nie widzę, nie? Nie wiem. Jakieś światła po lewej, nie wiem, zabudowanie pewnie. Przed nami zabudowanie. Tak, jakiś domek. Biedzi się. Bo to było jakieś wielkie drzewo, krzaki. Brałem przy oko i sprawdzam budynek. Gdzie? A tu jest. To właściciele na szybko się ewakuowali? Światła tyle nim. Wchodź, Uli, ubezpieczam. Czysto. Dobra, to ruszam dalej. Chyba mnie serio łeb boli. A co? Ja nie widzę tej domu. Co ci pałeś? Nie wiem. Ten królik mi chyba ugryzł, ja nic nie widzę tutaj, nie wiem tej domu. Kto? Dobra, panowie, utworzy tą formację i lecimy dalej. Proszę mi tutaj nie mówić. Dobra, ulicz. Dobra, ruszaj. Można opuścić broń. Ozzy, uważaj, kolejny królik. Nie. Czyli nie był głodny.
Ozzy i jego słabość do włochatych małych stworzątek. No i dowiedziałem się, miałem dwa szczury, jak przed tym wszystkim, co się stało. Nazywało się, ja pierwszy się nazywał Kometa. Nie, nie, Raczek. Pierwszy był Raczek i uratowałem go od węża, od zjedzenia, nie? A drugi kupiłem sobie, bo była specjalna okazja i ogólnie specjalny gatunek. I byłem ciekawy, czym on się różni od zwykłego. I on był tak skurewsko biały, nie? Miał taki ogon, taki jak, no, jak taki prawdziwy jebany szczur, nie? No i dobra, no i wziąłem. No i nazwałem go Kometa, bo jeszcze takie... Dla dzieci idealne, nie? Tak to idealnie, żeby się bawiły jeszcze, nie? No to dobra, nazwałem Kometa. Kolejne zabudowania front. Przed nami front, zabudowania. Przerwaliście taką ciekawą Dręczyku historię. Zaraz opowie, zaraz ją skończy. Ale jeszcze jest prąd, dobra. Jest dobrze. Jaki cliffhanger. Biały szczur, co to było? Dobra, panowie, ci co są z lewej sprawdzają hipermarket, ci z prawej sprawdzają budynek. Normalnie jak reklamy wiadomo czy. Chodzę od tyłu. Idź to z Blazisem. Nie idźcie tu i pod tym podwyższeniem się nie da. Ozzy na chwilę przygoda przy samochodzie, muszę na chwilę. Spoko. Sprawdzam środek. Czysto. Co jest? Dawaj czysto. Kolejne zabudowania. Chodźcie chłopaki, sprawdzimy. Chce ktoś Snickersa, bo znalazłem. My bierzemy te po lewej. Olej tego Snickersa, kurwa, on jest przeterminowany pewnie. Jaki śmieci? Zezu, gdzie jesteś? Dobra, chodźcie, sprawdźmy tego ceglanego. Nie mam na tym latarki. Sprawdzajcie dalej budynki po prawej, my lecimy te po lewej. Po lewej kolejne dwa budynki. W ogóle czy jest sens sprawdzać te budynki? Są to jakieś worki z piaskiem i... Nie wiem, może coś w nich będzie. Chyba jakaś pamiątka po wojsku. Przez budynek chyba trzeba wyjść. Wchodzę, patrzę prawo, pusto. Wchodzę do środka. Zróbmy tutaj zbiórkę, panowie. Lecimy tu od prawej, na razie czysto. Ja myślę, że byśmy do czystu na tym nagrodzie. Kurde, bo... Budynek czysty. Co jest, Ozzy? Czekajcie. Ozzy, mam pytanie, bo nie dokończyłem. No? Oszturka, no. Sprawdziliście te domki? Używałeś taśmy bezbarwnej? Tak, tak. Czego? Taśmy bezbarwnej do tych szczurów używałeś? Nie, już... Gdzie jest Ozzy? Tutaj z nami. A wiesz po co nie? Proszę, chodź na chwilę do mnie. Gdzie jesteś? No, nie wiem. Żeby nie pęknąć. Jesteśmy przy ceglanym budynku, tym po lewej stronie, taki dwupiętrowy. Ozzy, tylko nikogo nie gryj. Ciekawe co z solem. Nie mam pojęcia. Ej, dobra. Cicioś, ty masz jakieś no GoPro coś przy sobie teraz? Mam, a co? Kurde. To jeszcze, że ci się jeszcze zachowało? Jeszcze tak! Masz jakieś GoPro jakieś przy sobie? Nie, chodź na chwilę na słówko. Chodź, inna już. Dobra. Panowie, jak skończycie, to zbiórka na głównej drodze.
ja... Chwilkę musimy zrobić przerwę na chwilę. Powiedzcie Solowi, żeby może dojść. Jestem w tym kompleksie, gdzie, by, gdzie przeszukiwaliśmy wcześniej. Na petrolu? Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj. Przy tym ceglanym budynku. Ceglany budynek ma fort. Też taki mały fort. Więc... No, taki ala fort, dokładnie. Czekamy na was tutaj na dole, przy wylocie z miasta. Na... Wiesz co, to chyba może trochę zająć, więc spotkałem się jednak przy tym domku ceglanym. Dobra, idziemy. Cofnijcie się trochę, z waszej pozycji to będzie northeast. Widzę wasze światła. To wygląda jak duży zombie. No! Dobra, dawajcie panowie. Lazy zgłoś. Zgłaszam. Co tam za problem wystąpił? Krzaczek. A. Dobra, to na razie zbiórka przy tym ceglaku i tam się jakoś na razie zabunkrujemy. Ozzy poszedł po taśmę bezbarwną. Do szczurków. Goni go po MRE. Po psikarm. A wiesz po co ta taśma do tych szczurków, nie? Żeby nie pękły. Pierdolę. Zamknijcie, a zamknięta, dobra. Siema. Siema. Tu jest tylko jedno wejście. Dajan? No. Dolny bierz. Ok. Czyli chodź na drugą stronę domku. To miga. Są plastikowe krzesła, to można sobie usiąść. Macie trochę czasu, to uhodujcie tam jakieś pomidory. To ja chyba za krótko. Chyba, że chcemy wpierdalać... Pomidory z chemią, kurwa. Gdzie masz te krzesła? Tam za domkiem. Tu, kurwa. Nie, za domkiem. Sol, sol, uli, zgłoś się. Odwrotnie. To jest kontener przed nami? Nie wiem, nie widzę. Zobaczyć. Sol, sol, uli, słyszysz mnie? Myślisz, że sol jeszcze żyje? Żyje! Mam taką nadzieję. Żyje! Jaka schiza! No? Ty temu śpiochowi kazałeś zmienić częstotliwość? Tak. Znaczy działa. Lepiej mi z głową już. Ma się... Zgłaszam. 5-5. Ma się czekować co 10 minut, może go złapiemy. Dobra, jestem. On będzie miał raźnie, bo przecież jeszcze... gdzie jest ten, Uli? A siedzą co na krzesełkach z czyki. W środku? I wazelinę zużywają. Uli! To ja. Dobra, panowie, to dajcie mi chwilę, ja skoczę na stronę. Widziałeś tego szczura przed tą apokalipsą, przestań gadać. To wy sobie szczurki pokazywaliście? Tak. Tylko ogony. Ej, jeszcze nie wychodzimy. Nie no, idę od was, z wami się jednak. Nie no dobra, zakończyłem tą historię. Miałem tego meta, tak, ten szczurek. No jak ten raczek tam umarł już sobie tak, no śmiercią już naturalną, tak, no starość, nie radość. No i sobie, no zdechł. No nie oszukujmy się, zdechł po prostu. No i pochowałem go. No zrobiłem tam grobek, super fajnie. No i dobra. No i kometa.
No i z kometą było więcej zabawy, bo kometa na przykład musiałem do weterynarza z nią iść. Co było śmieszne trochę dla mnie, bo specjalny okaz i tak dalej, myślałem, że one nie chorują, bo byłem jeszcze, znaczy, tak myślałem po prostu, droższy to pewnie lepszy, nie? No i poszliśmy do tego weterynarza, no i weterynarz zidentyfikował, że ma raka, jakby mózgu. No i przez pewien moment, to nie jest śmieszne, nie śmiej się, to jest smutne. Dobra, kontynuując. No i tak dostała leki. No i tam dawaliśmy jak jadła. Dostawała, no i tam jakoś po miesiącu, coś takiego, no zdechła. O, zjej przerwy ci, na tym zdechła. Panowie... Nie, na razie jeszcze nie koniec historii, mam taką nadzieję. Uli, prowadź do głównej drogi i z głównej drogi dalej do X2 marszem ubezpieczonym. Uli, rusza. Będziesz musiał skończyć tą historię następnym razem. Dobra. Nie no, zaraz będzie okazja, spokojnie. No dobra, to spokojnie, zaraz dokończysz. Poszedł z kebaba. Z tego praktycznie nie ma mięsa. Wszyscy są na głównej drodze? Chyba. To lecimy. Ktoś przed nami. Jezus, blaz, nie strasz. Kto to, kurwa? Gdybym was chciał wystraszyć, to bym wiodą mnie majtą. Dobra, kontynuuj, Ozzy. Wrak przed nami, obchodzę z lewej. Blaz i z prawej już wygląda tak jak oni. Nie spałem od 2 dni. Ozzy, bo chcemy usłyszeć koniec swoich historii. A, końcówkę, tak? No to dobra, kończąc. No i zdechł. No i pierwszy raz. Nie, to nie był koniec, to nie koniec. Nie, pierwszy raz. Co zrobiłem z tym szczurkiem. No to kontynuuj. No dobra, powiedziałem tam rodzinie, no i dzieciom, znaczy przed dzieciami to jakby uchroniłem, nie? No i wzięliśmy tego szczura, zapakowałem go w takie pudełeczko szare, malutkie takie, żeby nie było. Na początku w ogóle myślałem, że ona strasznie długo śpi, bo nie wstawała przez kilka godzin, więc myślałem, że śpi, a okazało się co innego. No i dobra. Zapakowałem ją do tego pudełeczka. Był środek zimy, naprawdę. Było w multum śniegu, idealnie Wielkanoc, zbudowane były króliki i tak dalej. No i... No tak! No i... w końcu znalazłem takie miejsce w polu. Znaczy chciałem ogólnie pod domem, ale pod domem mi zabroniono, bo... tam... Nie, no bo pa, no bo ta... Ta, która mieszkała, ta, gdzie, nie wiem jak ona się nazywa, ta od mieszkania ogólnie i od podwórka powiedziała nie, bo to się będzie rozkładało, coś tam śmierdziało, ja takie mówię, przecież ona będzie zakopana, no ale nieważne, to już na inną historię. No i znalazłem tam jakieś tak w polu. Wziąłem, zakopałem, no i coś we mnie ruszyło się, nie? I po prostu tęsknię do dzisiaj za tym szczurkiem, no po prostu to był jeden z lepszych szczurów, bo on się... Jako jedyny bawił z moim psem, naprawdę. Woził się na moim psie dosłownie. Woził się na nim. Ach. Koniec historii. A to do podwórka i do mieszkania to się kobieta nazywa. Co śmieszne? Tak, to jest kobieta. Nie, to jest drogowa ciała na roś, koło takiej damskiej części ciała. Można i tak. Przypominająca skamielina. Dziwnie pusto jest. Chciałem to samo powiedzieć, dziwnie spokojnie. Spacer po parku, od co? W takim większym parku. Powiedziałbym, jakby to powiedzieli Jankesi rok temu. Wykurwmy serię w las, może się coś pokaże. Coś dziwnego przed nami. O kurwa, jakaś anomalia pogodowa. Co to? Radioaktywna woda. To jest woda. Woda już tu świeci, na to wygląda. Źródło wielkie, wieczne. Czyli podgoń! Ej, Groszek, stawiam dykę, że się nie napijesz. Ja już nie mogę szybciej. A, okej. Okay. No to chuj, będziemy biec tak, a nie inaczej. Ja pierdzielę, ale ty uważaj tego kulika. Nie traćcie czujności w każdym razie. Nawet źródełko? No właśnie źródełko, ktoś się napije?
Kto taki odważny? Groch. W tych wszystkich filmach z lat 90. niebieska woda to dawała jakieś te zdolności. Proponuję odpoczynek i potrzebuję 30 sekund. Mamy. Dobra, to nie trzymaj. Tak, jesteśmy już przy X2. Chyba. A nie omijaliśmy przypadkiem. A nie, omijaliśmy. Nie kierujemy się do miejscowości, gracz, pomijamy. Ogólnie jakby biegniemy w stronę tego. Galusz. Gulasz. Gulasz. No właśnie, gulasz. Kurwa, głodny się robię. A zjadłem taki z królika. Tu jakaś rama, tam jakiś gulasz, kurwa. Jakieś dźwięki z kierunku 60. Obserwować. Obserwuję. Coś się zbliża. Może się ruszmy? Ja nic nie słyszę. Spokojnie, kurwa, jesteśmy wyszkolonym oddziałem komandosów, chyba. Jesteśmy paramilitarnym, kurwa, oddziałem amatorów. No, lepiej bym tego nie ujął. Szczególnie z naciskiem na para. Zechciało się dołączać do obrony terytorialnej. Mam nadzieję, że na miejscu czeka na nas jakiś ciepły żurek. Tak, i biała kiełbasa. Jasne. Chyba mi się zdawało. Może cię w żurku wyurczy. Szczerze nie chciałbym tu zostać sam. Również. Wszystko da się załatwić. Kurde, ile potrzeba będzie czasu? Nie ma prowadzącego. Uli? Pewnie sika. Uli? No, sika. Kroca sadzi gdzieś tu. O, już chyba. Podtarły się? Dobrze. A co to za samowolka, panowie? Jaka samowolka? Już mówił. Ale ja nie mówiłem. Czyli nie musisz skrzyżowanie. Sor się zgłasza? Nie jeszcze. I podnieś broń. Dobra, tutaj w prawo. Teraz się obstrałem przy jednym murku, teraz ręce mi było. To kurde. Bardzo szeroka droga. Zwężmy może. Nie, myślę, że jest okej. Jedźcie się przerywaną linią, będzie dalej od was. To w sumie może być. To jakaś szersza droga. Ja dla bezpieczeństwa. Pierdolona autostrada. Już budynki kolejne. Naprawdę za cicho. Uważajcie w zabudowaniach, ale już teraz je omijamy, nie przeszukujemy, nie ma sensu. Wiesz, chodzi mi czyki o to, że przy naszej bazie się kręciły, a tutaj tego... Wiesz, w sumie długo tam stacjonowaliśmy. Spokojnie, w mieście na pewno coś się będzie działo. Jak zwróciły na nas uwagę. Dla kamuflażu. Lokalna moda. Może to odstrasza zombie. No, nie sądzę. A jak stoczy z górki, to pojedzie. A jeszcze przed chwilą chciałem powiedzieć, że nawet uprzątnęli te drogi, kurwa, przed nami. Kurwa, ile czasu temu to się to zaczęło? No, to już będzie co najmniej półtorej roku. Tylko te auta wyglądają jakby to z 10 lat stały. Słuchaj no. Może dużo padało. Chujowe warunki pogodowe, no to jest jednak dość wilgotny klimat. Może to radioaktywny deszcz, skąd wiesz? Kwaśne deszcze i te sprawy. Jeśli chodzi o pojazdy, to będą pewnie przy wylotach z miast i tak dalej. Gdzie się zakorkowały.
Nie, Grzyk, mówimy, dlaczego są takie zardzewiałe. A on mówi, że gdzieś się będą znajdować i co? Wąż. Wąż rzeczny. Ale tu mieli jak węże zbożowe latają po drogę. A mnie nie musi. Kurwa, co jest z solem? To mnie martwi. A niby to w Ameryce. A z solem jest jeszcze raja. No właśnie. Na mnie nie jest sam. Znaczy nie wiem, czy oni są razem, czy sami. Wiesz co, no wyglądali jakby coś tam między nimi było. O Boże. Co ich zaiskrzyło? Nie oceniamy, nie oceniamy. Tak jest, że 6 kilo to zostało pewnie, co? To. Nie, mniej. Nie, no mniej. 3-4, coś takiego. Już jest. No, pewnie pocieszyłeś. No dobrze. Już mam wrażenie, że przez tą apteczkę zginę, nie? Jak to? Bo ważę, kurde, pewnie z 50 kilo. O, ja z po prawej. Omin z lewej. To cysterna. Kurwa, cysterna, może tą weźmy. Jakiś wypadek tutaj był, chyba uciekali. Przemalujemy to Amerykańca na odcinie z kasy. Chyba się cysterna jebła z czymś. Tak, jakiś wypadek, jak chyba uciekali z miast. Albo do miast. To bardziej wyglądało do miast. A raczej miasta. Cysterna mogła spokojnie jechać, ten gościu w hatchbacku jechał pod prąd. Ewentualnie wymijał na trzeciego. Trzeba na dwupasmówce. Albo się jebnęli jakoś. Może go wyrzuciło. Weźcie tam jakoś panowie stół ogarnijcie, bo biegniecie kurwa środkiem. Ja biegnę środkiem, żeby było symetrycznie. Dobra, Uli, zatrzymaj. Ja się trzymam środka, żeby było w miarę symetrycznie. Co mówisz? Idę na dwa. Czerwony? Zgaszcie. 2 minuty odpoczynku i lecimy dalej. Ja nic nie widzę, nie ma takiej opcji. Nie tak łeb na pieprze, że mi wygra. No jak w dupie jeszcze. Jeszcze położę. Chyba już jestem. Dziwnie mało zatarzonych. Jesteśmy na zadupie. Może powpadali do tej rzeki. Albo się tej wody napiły, same stwierdziły, że wykitują kurwa od tego. Jestem gotów. Czy gotów? Gotów. Ruszamy. Czekajcie, Uli, jeszcze. Kolejnego kota stawię. No, okej. Okay. Na raty leci. Blazis, dawaj do tyłu. No. Może jak go coś tam boli, to niech on nie idzie na końcu, zaraz tam wykituje gdzieś. Nie, czy jego nie da radę. Ja siedzę w środku tylko dla, wiesz... Towarzystwa? Z lewej czygi, z prawej stryciarz. Jak coś wyskoczy, oni są w pierwszej kolejności. Może się zamienimy? Żeby się nie zdziwił. Gorzej, jak coś tam w dupę wiedzie. Za ciemno tu. Słaba widoczność. Już piąta, więc za niedługo powinno się jasno robić. Ja bardziej chodzi, że na North West mamy ogólnie na West mamy skarpę i... To już jest bardziej problematyczne. Gdzieś w regularzu będziemy, nie? Tak, jesteśmy gdzieś... Gdzieś po prawej zaraz będzie. A, dobra, jest, wrócił. Tak, ruszamy. Grochu. No to jazda. Trzymać formację. Ścisnąć nam bardziej. Oli, przehamuj te. Znowu się zmęczyło, muszę ze mną zagrać. Dobra. No im każesz biegać. Trzeba to trzeba.
Ty nie nosisz 5 kilo na głowę. To była wziąć lżejszy hełm. Kurwa, żeby jakiś był. To zrzuć go. A przed tymi gównami biegającymi to za dużo nie ochroni. Dobra, tu mamy pierwszą chyba drogę, jaką kurwa powinniśmy spotkać na własnej drodze. Drogę? No drogę, tą polną, kurwa. Pierwsze skrzyżowanie. Chyba tak. No już bliżej niż dalej. No połowa drogi za nami. Śmigło? Śmigło? No. Tobie też w brzuchu burczy? Znaczy ja to wiatry mam, dlatego idę z przodu. Blazis, pociśnij, znaczy weź trochę przy hamu i bądź bardziej z tyłu. Z tyłu, z tyłu, z tyłu! Nie, to nie jest... No mówię, pociśnij trochę do tyłu! Tak. No znowu włączysz. Rzeczny. Kurwa, ile bym dał, żeby zobaczyć jej światło dzienne. Prenumeratę Playboya na 2 lata. W sumie, szczerze powiedziawszy, z jednej strony bym chciał, kurwa, już światło dzienne ujrzeć, ale z drugiej strony to może odkryć to, czego teraz nie widzimy. Ach, czyli hordę po prawej. O, jakieś zabudowanie jest po prawej. Może gulasz. No, może, tego... może fasolowa. Taki kurwa suchar. No zostały tak z 2 kilometry, panowie. Droga po lewej. Nie. No to już mniej więcej mamy info, gdzie jesteśmy i zostało nam, no fakt, jakieś 2-3 kilometry do celu, trochę więcej. No kto się kurwa pcha? Blazis, kurwa, bardziej z tyłu. Blazis. Znowu rozpora nie zapiłem? No. Chigi, weź spróbuj trochę podgonić. Ale myślę, że to przez latarki tak powiększa. No i gitara. Okej. Okay. Co z tym, Ryanem? To przez tą taśmę. Nie wiem, nikt z nich się nie zgłasza na radiu w ogóle. Powiem ci, że najmniej niepokojące tutaj to będą te zedy, jakie znajdziemy. Gorzej będzie, jak gdzieś usłyszymy strzały. Nawet bym się ucieszył. No. Ja bym się zastanawiał, czy się cieszyć, iść pomóc, czy ominąć łukiem, albo się zaczaić. Powiem szczerze, że byłby ciekawy z rotacji. Można się spodziewać albo szabrowników, albo jeszcze jakichś, wiesz, pozostałości po czymś. Czy to cywili, czy to wojskowych. No nie wiem, czy będą mieli tyle sprzętu, co my. Ale... Cholera wie, słuchaj! Jeżeli będą jacyś wojskowi, czy jakaś inna para mili, to... Kto wie? A w mieście pewnie jest parę miejsc, gdzie już można by się schronić. Mimo a nawet i po tam... tych Amerykańcach pewnie dałoby się dozbroić. Mężczyki, jak oni się wycofywali, zostawiali za sobą masę szpejów. Drugą połowę gubili. No tak, ale przecież broń się nie zepsuje, jeżeli jest dobrze ukryta. Zwieje, ale wiesz. Chyba coraz wolniej biegnę. Tym bardziej minęło półtorej roku, więc szabrownicy to już się mogą tutaj gdzieś czuć bezpiecznie. A dla nich taka jedna skrzynka wojskowa to już jest bogactwo. Kurwa. Głupie amerykańskie kamizelki są 10 razy lepsze od tych naszych.
Słuchaj, takim bandytom niewiele do szczęścia potrzeba. Dostaną kurwa Makarowa w łapę. Pas taktyczny, Makarow w łapę i za ojczyznę, kurwa. Najgorsze, że oni się kurwa nie boją. Nie boją się i potrafią nawet korzystać z tego byle jakiego gówna. Wiesz, najgorsze jest to, że jeżeli natrafisz na zwykłego cywila, to on się boi tego użyć. Jednak nie chce cię skrzywdzić, a taki gościu ma na to już wyrąpolone. Tak, on robi wszystko, żeby tylko cokolwiek zdobyć, cokolwiek kurwa osiągnąć. Mało tego kurwa, no bądźmy poważni. Nie jeden kurwa doświadczony żołnierz zginął z ich ręki. Kuźwa, no przecież co się działo kuźwa z tymi już kozojebcami kiedyś. Co prawda oni mieli więcej sprzętu, bo po ruskich, po amerykańcach, po wszystkim, ale jednak. Ale kurwa, niektóre to były istnie ze złomu wyciągnięte. Tam mało tego, jeszcze ich sprzęt był wyciągnięty raptem kurwa ze złomowiska. A dawali radę. Ej, co oni potrafili z mojej strony? Masz jeszcze jakieś opowieści? A ci na... Czy masz jakieś opowieści? Ja? W cywilizowanym świecie. No? A nie gdzieś nie Muszę się zastanawiać, zaraz coś może opowiem. Mam opowieść, jak Groszek był pijany. O kurwa. Zatrzymam się na chwilę. Dobra, stój, Juli. Hej, ja pamiętam, jak kumpel był pijany na to za prawie 1000 zł statek kosmiczny kupił wirtualny do gry. Jezu. Albo Groszek, opowiedz to, na Sylwku, jak miałeś. Kiedy ty, Juli, miałeś ostatni raz dostęp do kompa? Blazis, weź trochę tam podejść do wprost względem siebie. Opowiedz, jak leżałeś nieprzytomny podobno. Żebyś tak wiesz, był zamykał po prostu tą formację. Zbyt bolesny. A, no rozumiem. Bolało nas tego dnia. Znaczy wiecie, on wstał, powiedział, że pizga, bo był na zewnątrz i jakiś ziomek się obok niego obudził i też powiedział, że pizga. Podobno śmiesznie to brzmiało. Ha, ha, ha. No nie, ja nie umiem opowiadać tej historii tak jak Groszek, to co coś ma w sobie. No? Groch, a obudziłeś się z przodu czy z tyłu? Nie, dzięki. Na górze. Bo nie mogłem zostawić. Dobra, wszyscy gotowi? No, tak. To ruszamy. Kuli rusza. Ale Groszek jak był na górze, to jeszcze temu na dole mógł wejść opuchnąć. Blazis, kurwa, trzymaj lekko z tyłu. Oj, Groszek już nie w tej historii nie to ty nadgoń. Jak nadgoń, kurwa? Jak ja nadgonię, to będę równo szczygim bieg. No właśnie. I kurwa lufę w dupę Zezowi wkładał. Ty to kto, Uli, tak do przodu nie da? Takie zwierzątko latające, kurwa, strasznie straszą. Panie szczury. Uli, bo ja już cię przez mgłę nie widzę. Ogólnie zrobiło się kurewsko ciemno. To jest mgła nie księżyc ciemno. Zaszedł. To jest mgła nie ciemno. No jak kurwa... Kurwa, nawet nie zauważyłem. To nie jest mgła, to zdecydowanie księżyc zaszedł już. Mgła to swoją drogą. Chłopaki, drogą po lewej, bo jest ostro teraz. Jest strasznie ciemno, ścisnąć. Spoko, możesz się puścić coś z tyłu. Ale dwa was widzę. Że piach na drogę? Ja pierdzielę, ty. Uli, jestem z tyłu. Oddech na plecach. No, sorry, bo już myślałem, że coś innego, nie? Sapiesz jak pedofil w smyku. O kurwa. Uliemu się cywil przypomina. Dokładnie. Uli, ty to chyba masz mi coś do opowiedzenia. Czy nam? Też mi się tak wydaje. No dawaj, Uli, posłuchamy. Ładna pogoda, dobrze, że deszcz nie pada. By te lufy powykinało wszystkie. Dokładnie. Mi już kurwa prawie zamarzła. Pocieraj. Jakiś
czuję, że zaraz będzie gorąco. On jest za tobą, nie wnikam. Zaraz cię ugaszę. Tam ktoś w mieście ma być? Poza zombiakami to nie sądzę. Prócz trupów, szabrowników ewentualnych. Ej, już dawno, szczerze panowie, nie słyszałem ani nie widziałem zombiaka. To mnie trochę niepokoi. A ja człowieka. Mnie niepokoi to, że nie widzimy nic więcej na 50 metrów. Kto to ostatni się z nami spotkał? Chyba ten gościu, co łaził kurwa po strefie samotny, czy git do bazy przylazł. Zbierał tam jakieś gówno. On postradał zmysł. Zgubił latarkę. W którym miejscu jesteśmy w ogóle? Na końcu tunelu. To. Około kilometra od Ezekera. Dlaczego go zgubiłem wątek? Na łez, zdaje się. Zgubił latarkę, postradał zmysł. No ten poszukiwacz. Tak. Dostał takiej schizy po ciemku, że jak wrócił do bazy, to już nie był sobą. Nie wiem, wiem, czy po lewej było skrzyżowanie już. Było. Było. I myślę, że to jakieś artefakty. Chodźmy trochę dalej. Jesteśmy mniej więcej na tej Esce, o ile się nie mylę, przed miastem. Krzaczary straszne. Solowi jeszcze naopowiadał, że widział jakieś rzeczy gorsze od umarlaków. No. Stary, zapewniam cię, w tych krzakach coś było! To się na mnie patrzało! Co się zainteresowała ta latarnia? Opa, z druga! Załącz. Ty, latarnie, kurwa! Czuję cywilizację! Ciekawe, jakie to stop, stop! Lewo! Azymut 90, trzymasz dużo zombiaków. Bardzo dużo. O kurwa. No i tak jesteśmy w dupie, kurwa, bo ich nie widzimy. Welcome in a second. Tak, słychać, słychać. Dobra, ty czysty. Dobra, panowie, powoli nie. Idziemy dalej przed siebie. Kto chce się zamienić iść z przodu? Powoli. Za tobą, nie martw się. Ale po lewej kontakt. Kontakt po lewej. Jest. Jest jeden. Pięć. Jest więcej niż jeden. Dobra, walić. A ja bym przeszedł. Jak chcecie. Czerwone, na wprost, światło czerwone. Walić, kurwa! Granat! Tył! Został jeden na... Dawaj tutaj, dawaj, do nas. Trzymajcie do tyłu, tam jak... Dobra, czysto chyba. Pierdolę. To z przodu jest, tak z przodu mocno. Uli. Okrężna. Ktoś narzekał na brak wrażeń? Nie, pierdolę. Uli, na szczęście nie gryzą. Wszyscy cali? Zlęconego się brzydzą. Status ludzi, wszyscy cali? Uli cały. Czyli cały. Ej, panowie, wiecie, że możecie się cofać, nie musicie stać w miejscu. No to swoją drogą. Sol słychać, słabo, ale słychać. Sol, gdzie jesteś? Dużo. Piękne drogą. Na wschód, dobra. Słuchaj, znajdujemy się w kwadracie... 078983 na głównej drodze tuż przed miastem. Jak zrozumiałeś? Tuż. 078983 przy przystanku autobusowym mniej więcej. Cykam się trochę. Więc może by kierował się do szpitala. A może po prostu szedł tą drogą główną. Słyszę syreny. Możemy na niego poczekać. Ja nie wiem, czy chcę tutaj czekać. A ja nie wiem, czy chcemy go zostawiać z tyłu. Dobra, ile on, jeżeli łapie zasięg, no to jest blisko. Powtórz. 15 minut.
no to do miasta nie kieruję. Spoko, wejdziemy trochę w głąb miasta, postawimy ci mniej więcej znacznik na mapie, gdzie się znajdujemy. Dzieciarz. No? Będzie widział czerwony ten, widzisz? Migające światło. Tak. Będzie na pewno je widział, tam powinniśmy się kierować. No dobra, zajmiemy jakąś bezpieczniejszą pozycję w mieście i oznaczymy mu, gdzie jesteśmy. Chodź tu do mnie. Podejdę. O kurwa, widzę. No widzę, widzę to światło. Zobaczcie tę latarkę. Dobra, świeci się. Dobra, lecimy dalej. Broń przy oku, lecimy dalej. Na tego, Sola, poczekamy w mieście. Ciaśnić, chłopaki, ciaśnić. No, tutaj jest ciasno. Ja się boję, co będzie w mieście, nie? Skrzyżowanie. To już jest miasto, tu już jest miasto. Tak, tak, tak. Tuć. I słychać. Dziura po lewej. Chyba za niedługo będziemy przy stacji kolejowej. Dziura po lewej. Czyżysz coś? Nie. Nie. W tym momencie nie trzymamy się żadnej formacji, panowie. Pojazdy przed nami. Mocno nam. Obchodzę z lewej. Pod nami. Dawaj, powoli. Uważaj tam, tam może coś być. Uważajcie, bo tutaj różnie możemy przejść. No, tutaj ostrożnie. O kurde. Czyli. Ja tego gościa kojarzę. Jezus Maria, nie stać mnie. Przed nami. Tak, jest przed nami coś, ewidentnie. Stop, stop, stop. Wojskowe ciężarówki. Jest coś na bank. Zgromadziły w mieście. Tak, chyba tak. Wojskowy. Dobra, podchodzimy dalej, powoli. Sprawdź amunicję. Nie dziwię, kurwa, blisko stacji kolejowej. Prawej. Tak, po prawej za płotem coś jest. Patrzę lewo. Trzeba by światła pogasić. Tego tam chyba trochę jest. O kurwa. Tak, troszkę mnie już głowa zaczęła boleć. Tam idę bez latarki. To minie. Jest po piątej idzie. Co? Nie, ten ból głowy. Gdzie jest szpital? Oznaczony na mapie tylko. Cały czas główną za parkiem. Cały czas główną drogą. Dojdziemy na pewno. Tak. Dobra, panowie, trzeba się gdzieś... Udało się ominąć. Może nas wszystkie nie wypaczą. Trzeba się gdzieś zatrzymać, teraz żeby Sola nie zostawić z tyłu. Po prawej zamek. Przekaz Solowi, żeby cały czas szedł drogą główną. Nie jakby nie angażował się. Pojazd przed nami. Martwi mnie tylko to, że zacząłem słyszeć z tyłu. Sol? Dobra, panowie, musimy się gdzieś zatrzymać, bo Sol jest prawdopodobnie w tym momencie poza zasięgiem. Możliwe, że wlazł w dolinę. Także trzeba upatrzyć jakąś miejscówkę, gdzie będzie bezpiecznie. I to. No. Tam podobno jest prąd, nie? Generatory działają. Podobno. Ma, słyszysz, jak jest przyludnione, aż tam było tyle zombiaków. Zatrzymaj się na sekundę. Strasznie widoczne się spada. Co ty widzisz, nadajesz? Nie wiem co. Dobra, idziemy. Fajnie brzmi. Zaraz będziemy przy stadionie chyba. Krzaki przed nami, obchodzimy od prawej. Drzewo przewamy. No nie, to nie drzewo. Na samochód chyba spadł. Albo idzie. Jaki typ po lewo, na banerze. Ty złego. Kurwa, czekajcie chwilę, bo chyba wiem, w czym problem. A, to
Tego gościa miałem okazję... Stop. Czyli... Dobra, idziemy. Słyszę na prawo. Kiedyś były wykłady. Płytki PCV. Kurwa, troszkę głowa zaczęła boleć, ale nie wiem, czy to tylko u mnie. Nie też. Ale boli mnie tak samo cały czas. Zwolni mnie, tak tu trupem je bierze. Dobra. No, nieźle woli. Przystanek autobusowy. Dobra, ampulę. Gdzie masz? Jesteśmy przy przystanku? To na lewo mamy w takim razie ten, park. Stop. Dobra, lecimy już bezpośrednio do szpitala. W szpitalu poczekamy na Sola. O, przed nami. Słyszę. Nie widzę. 100% coś przed nami albo po lewej w tym parku. 100% przed nami. Powoli. Uli, czekaj. Przechodzę na twoją lewą. Dobra, jestem. No teraz to i ja słyszę. Stój, widzę. Przed nami. Jest blisko. Dużo. Kurwa, spod. Bardzo. Ja bym pierdolnął im najpierw granaty, bo co? Tego mu to. Dobra, panowie, każdy ma granaty? Co? Kurwa, walić! Granat! Może granat. Granat! Kolejny granat. Dobra, wstrzymać. Chyba wyczyszczone. Nie wiem, czy wolę, on tyle zabawy przy tym. trochę tyle granatów wrzuciliśmy. Dobra, naprzód. Ja trzy łącznie. To ścierwa. Broń przy oku i idziemy. Patrzcie ile. No ładnie. Bez tych RGO by było za mało. Królika zabiliście. Fuck the rabbit. A ilu jest? 7 chyba. Nie, po prostu jednego nie widziałem. Zombiaki na lewo. I na prawo. Dopóki nie stanowią zagrożenia, to idziemy. Przyjął medy. Kurna, który tak podbiega za mną? Autobus po prawej, idę lewo. Ja jestem po twojej prawej. Jeżeli o mnie ci chodzi. No nie wiem, ktoś tam ten. Tutaj tak szybko. A ja wiem, ja idę równo z tobą. Musi być po lewej i obok jest szpital, więc trzeba uważać. Przystanek minęliśmy. Przystanek po lewej miałeś? To nie był przystanek. Jeszcze nie. No tam kawałek drogi do tego szpitala jest. W zasadzie już jesteśmy blisko. Przystanek po lewej. To na lewo masz. Jest szpital. Zatrzymać. Po lewej mamy szpital, więc... No idziemy sprawdzić, idziemy go zająć. Mamy pojazd, jest pojazd. Prąd jest w środku, widzę, się coś świeci. Pod szpitalem jest tego sporo. Teraz słychać. Na prawo tak samo. Front. Front za pojazdami, prawdopodobnie z zombiaki. Czy zabieramy pojazdy, ciśniemy po sola? Jeszcze dokumenty trzeba znaleźć, właśnie teraz nie wiem. Dobra. Nie są w szpitalu. Dwóch odważnych potrzebuję, którzy po Sola podjadą. Po Sola? No po Sola. A gdzie on jest? Dobra, to ja mogę podjechać. Dobra, jeszcze jeden. Odważny to mają iść po dokumenty do szpitala. Właśnie.
Obojętnie, wybierajesz z ciężko. Dobra, Blaz, jedziesz z Ulim. A we trzech wejdziemy do niego? Nie, chyba nie. Znaczy na pakę na spokojnie ktoś jeszcze wejdzie. Ale dobra, no jedźcie we dwóch, wystarczy. Żebyście nie zwerbowali tam za dużo zombiaków do nas. Da się to tłumaczyć. Dobra, to zgarnijcie Sola, uważajcie, on biegnie środkiem drogi, więc... Spalcie światło w drugim pojeździe, będzie jaśniej. Idę. Uli, ruszam. Przyjął. Nie przejedziesz przecież przez ten korek pod mostem, to musi go się wyminąć to. Uli. Coś wykombinujemy. Na bieżąco. Dobra, a reszta ze mną do szpitala. Ja bym się ustawił, tutaj jakoś wyginie. Ale tu zaraz. Może spróbujcie najpierw na dach wejść. Zedy, zedy, zedy. Na wprost. Strzelać, strzelać, walić. Ładuję! Cofam! Cofać, cofać, cofać! Dawaj, dawaj, dawaj! Bożej, w lewo, w lewo, w lewo. What the fuck? Co mi zjadło? Zajeb go! Co to, jakiś pancernik? Cofam w tym kierunku, gdzie przyszliśmy! Zombie z tyłu! Zombie z tyłu! Cofam tył, cofam tył! Biegnę z tobą, biegnę z tobą, cofać panowie! Podjęli chujową decyzję. Jestem! Wybuchaj, Sela. Cofaj, 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 cofaj! Sol zgłasza się. Utrzymaj! To mnie pojechało! Gdzie jesteś? Oberwał! Jestem! Groch oberwał! Żyję! Na drodze... Dawajcie, na zachód o... Ja tam obrzyć to. Esekera. Ta główna droga. Dwa uli, nie przejdziesz tędy. Będziemy ich teraz obserwować. Uli. Kurw. Cofaj, cofaj, cofaj do tyłu. Dobra, dobra, będę patrzył przód. Wysiądę ci po kierunku. Granat, granat, proszę, odejdź. Ole jebło. Czyli to jest kept, czyli kurde dostałem uli. Również. Nie nawrócisz ty. Dobra, może dajmy spokój z tymi granatami na razie. Uli. No dobra, wysiadaj. Ozzy, cofaj! No i wisisz na wraku. Prawo do przodu, zedy, zedy, zedy. Pamiętajcie, zedy, 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 zedy. Zatrzymajcie się na chwilę. Widzicie je? Uli. Tak, idą, idą. Kurw. Prawo do przodu. Reload. Idą tu. Kurwa, co się w ogóle odjebało? Gdzie kurwa jest? Gdzie ja kurwa jestem? Fuck, nie mam latarki. Ha, tu, dobra. O kurwa, to będzie droga przez mękę. Godzina? Ho, ho. Dobra. Ułatwię wam życie trochę na streamie. Może to pomoże, nie wiem. No coś tam pomogło. I lecimy do nich. Dobra.
Idę coś na tym stronie. Dobra. Tu się coś tam zjebało. Fuck. Jestem dopiero tu. O, goddammit, kawał drogi. I polecieć na skróty. Tędy. Pieprzyć coś, zatniemy tu, polecimy tędy. W gulasz. Prawdopodobnie będą jechali przez gulasz. My się tam zatrzymamy, zaczekamy. Mam nadzieję, że most nie jest przejezdny. Mam taką kurwa nadzieję. Małe jedniasto. Drep, 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 kurwa mać. Chyba jest miasto. Nie mam zbyt wiele czasu. Cześć, idąc na southeast. Będę leciał tak, 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 cały czas southeast.
Fuck, fuck i fuck. Kurwa, w dupie jestem. Drep tu, kurwa. Może mi się uda, może nie, chuj to wie. Sielalala. Gdzie kurwa zwariować samochód? Your next selfist. Idealnie. Kurwa, gdzie jestem? Się kurwa zgubiłem. Chyba. Dobra, chuj, lecimy na skróty. Dziwny kurwa zakręt. Czyżby to? A nie, jest to mierdolona kurwa radioaktywna woda. Dobra, lecimy w tym kierunku. Chyba bez latarki gówno widać. Jak daleko mam z tym tu? Raz, dwa, 3 kilometry z samego zakera. Jak nie mogę jechać, kurwa, pod mostem nie przyjadą, więc będą jechać naokoło. Prawdopodobnie tędy będą jechać drogą. Myślę, że tu nas spokojnie gdzieś złapie. To droga, dobra. To się skrócimy. Mam nadzieję, że się nie połamie gdzieś po drodze. Kurwa. Ten teren wygląda? Chyba dobrze. Kurwa, żeś. Gęsto, ciemno. Są zabudowania, dobra. Jest ta droga, czy jako tako skróciłem, ale chujowo. Przynajmniej żyję. Kurwa, powiedzcie, którędy będziecie jechać do chuja. Jeszcze kawał drogi.
Well. Bieganie po ciemku, coś pięknego. Da! Boże, przestraszyłem się. Se skrócę, ja nie będę szedł idealnie po drodze, bo to nie prowadzi jutro, nie dotrę jeszcze chyba. Tu gdzieś. Albo tu gdzieś już. Who knows? No właściwie, że jestem tu gdzieś, to powinna być droga, a ja tej drogi nie widzę. Więc pewnie jestem nieco wcześniej. Stry zakręt, czyli tu gdzieś będę teraz szedł, dobra. Fuck me. Może mi się uda. Who knows? To jest nieco lepsza widoczność. Za 25:06. Kurwa, powinno już zacząć świtać. Czy dobrze by było? Gdzieś kurwa księżyc. Jakiś budynek na szczycie. Tak mi. Ja nie mam pistoletu, ale jestem kurwa biedny. Dobra, jestem na tej esce śmiesznie. Mniej więcej. Zostało mi 2 km drogi, co. Dobra, kurwa, nie wiem gdzie jestem. Dobra, jest na tej jasce, tam jest... O nie. Go, go, go. Jakieś polana. Tyle, jak to wszystko creepy wygląda. Gdzieś tu powinna być droga w prawo. Mniej więcej. No jest. Chyba. Aha, to jest droga. Dobra, czy jestem tu? Długo będę pod gulasz. Czyli nad gulasz. I zaczyna być chujowa widoczność. Nie podoba mi się to. Ani kurwa trochę. Czy oni jeszcze kurwa żyją w ogóle? Ktokolwiek tu jeszcze kurwa żyje. Nie. Wszystko ja sam zapierdalam kurwa. Przed siebie. Siną kurwa dal.
Kurwa, widoczność to zajebista jest. Jest wioska. Po prawej widzę jakieś tam budynki. A nic ponadto. Kiedyś dobiegnę. Może. Byle minąć to skrzyżowanie. I będzie dobrze, bo innej drogi nie ma, którą mogliby jechać. Ja przynajmniej szansę, że ich kurwa spotkam. O ile żyją. Pierdoloni kurwa komandosi. Kurwa mać! Dlaczego zawsze ja? Czy to mi się trafia najbardziej gówniane kurwa? Zadanie kurwa. Biegnij po ciemku, mówili. Będzie fajnie, mówili. Dupa. To jest to. Dwa. Swali, kurwa. Oddział, kurwa. Pytanie, czy ten oddział jeszcze, kurwa, żyje? Tak. Kurwa, tak ciemno, że już mnie odbija. Kurwa, jakieś inne radio niż oni. O kurwa. Ty, to zajebiście, to mnie to kurwa dali, kurwa. Bez latarki, ale kurwa z radiem lepszym. Pierdolę taki podział. 5 kilometrów, kurwa! Pierdolę taki rasizm, kurwa. Wolę mieć pierdolą latarkę i gówniane radio. Dwa, królik. Nie ma królika. Pierdolę, muszę chwilę odpocząć.
Dobra. A mówiłem im, kurwa, obudźcie mnie, jak będziecie szli na ten pierdolony ezeker. I co, kurwa? I teraz zapierdalam sam, z jakimś gównianym sprzętem. Bo wszystko mi zabrali. Żartowni się jebani. Ja wam, kurwa, dam. Ja, kurwa, nie dam rady. Kurwa. Z buta, kurwa. Co, kurwa? What the fuck? Zaczyna być nieco mniej przyjemnie. Da fuck! Jest o wiele bardziej mniej przyjemnie. Kurwa. Biegnę. Chuj wie, czy jeszcze ktoś żyje. Ja się, kurwa, nie poddam. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, kurwa, jestem prawie w ezekerze. Ale widzę, że jest zgujowa. Się cykam trochę. Kurwa, szósta dochodzi. A dalej ciemno. Czy tu kurwa nie znają pojęcia kurwa dzień? Ten pierdolony wiatr. Kurwa. Ja się boję. Mam depresję. Ja pierdolę. Nigdy słychać na radiu. Cisza, kurwa, i spokój. A ja czegoś takiego nie lubię. Czuję się, kurwa, samotny. Ten szum. Szum drzew. Wskazuje na to, że wstaje dzień. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś biegnę. Biegnę ze spierdoloną drogą. Środkiem, kurwa, drogi właściwie. Kurwa! Żyje ktoś? Siema, karma znowu, siema. Dzięki, karmazon, za follow. Kurwa! O!
Są latarnie. Czuję cywilizację. O, są trupy. Ktoś tu był. Zając. Dużo trupów. Halo. Halo? O kurwa. Czy ktoś żyje na tym spierdolonym radiu? Kurwa! To nie jest śmieszne. Balls of steel. Chwila rozterki. Halo? No cześć. God damn it. Nic kurwa nie widzę. Chłopaki, macie może szluga? Nie działa. Kurwa! Jeszcze to pierdolone miasto wymarło. Boż. Kolejne trupy. Brzmi dobrze. Chyba. Martwi mnie jedna pierdolona rzecz. Że nic kurwa nie widzę. Ale to dużo martwych, bądź mniej martwych zombiaków. Where the fuck I am? Motherfucker! Kurwa!
A jest i dusz tropów, kurwa mać. Co to? Trup. Kurwa. Okej. Widza przystanek. Trup. Zostawili mnie. Halo! 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 Ja żyję! Halo, jest tu kto? Kurwa! Nikt, on nie żyje, widziałem jego trupa. Pierdolisz! Tu jest jakiś trup, właśnie go kurwa okradam. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Kurwa w punkcie szpital, chyba. Ciemno tu, boję się. Gdzie? Szpital! O kurwa, mam latarkę. Latarka! Gdzie? Szpital, kurwa! Chyba. Nie uda się wrócić. Tyle kurwa rozumiem. Just a second. Nie, proszę, nie biegaj. Słyszę życie. Zastanawiam się. Kurwa. Cóż, wracamy się. Bo wykręcani trochę. Z latarką czuję się bezpiecznie. O! Dobra. We need to go to bridge, kurwa. Na brydżu polecimy tu. Odbiór. No. Jak to cię wygląda? Mam latarkę. To ci powiem, że to jest taki duży skok do przodu z tego względu, że przez najbliższe pół godziny tej latarki nie posiadałem. Kurwa. Ogólnie bawię się fajnie. Czyli kurwa biegnę sobie mostem kolejowym na drugą stronę i nie wiem co dalej. Tak, mam zamiar. Dam sobie radę, zapierdalałem jak dziki przez pół kurwa Ezekera z latarką, to bez latarki to dam radę. Chyba. No kurwa.
radioaktywny królik. A to co? Dobra, światełko tu jest. Kurwa mać. Pojedziemy sobie mostem. No, pójdziemy tramy kolejowymi. Tak będzie fajniej. Że ja kurwa nie dam rady? Zawsze dam radę. Tylko gdzie ja kurwa jest? Nie wygląda to dobrze. A to tym bardziej. God damn it. Dobra. Kontynuacja, ja liczę na kontynuację. No kurde. Nie rób tego. Biegnę. Triciarz. Biegnę. Ejcie, co ja wam powiem? Słyszę głosy w głowie. Że nikogo nie zabiję. To nieprawda. Biegnę. Striciarz, jak się stało, że ty odżyłeś? Uwaga! Słyszę głosy w głowie! To nieprawda! Striciarz, właśnie w tej chwili giniesz. Nie!